Inflacja to nie tylko drożyzna w naszych sklepach. Inflacja także zżera wasze oszczędności. Kiedy trzymacie oszczędności w banku, dostajecie, nie wiem, no maksimum 2%. Chociaż kiedy rząd sprzedaje swoje obligacje bankom, dostaje tam około 7%. Kiedy trzymacie pieniądze w domu, tracicie jeszcze więcej. Dlatego chcemy zrobić wszystko, żeby uchronić wasze oszczędności. I każdy Polak będzie mógł pójść do banku i kupić obligacje, które będą oprocentowane tak, jak wysoka będzie inflacja. Taka, żebyście ze swoich oszczędności niczego nie stracili w czasie, kiedy szaleje drożyzna. Do wysokości 50 tysięcy złotych każdy będzie mógł tak bezpiecznie ulokować w tych obligacjach swoje pieniądze.